Przeczytam fragment z pierwszego listu do Tymoteusza, z trzeciego rozdziału. Przeczytam go z najpopularniejszego przekładu Pisma Świętego w języku polskim, czy na język polski. To jest z przekładu Tysiąclecia. To jest przekład obowiązujący w powszechnym kościele. Pisze tu tak. Nauka ta zasługuje na wiarę. Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania. Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nie przebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości i stałą godnością. Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jak będzie się troszczył o Kościół Boży? Jest tutaj napisane, że ktoś, kto przewodzi w Kościele, ktoś, kto przewodniczy wśród chrześcijan, powinien być osobą sprawdzoną we własnym domu. Bo pierwszy Kościół zaczyna się we własnym domu. Jest tutaj napisane również, że jeżeli ktoś nie potrafi troszczyć się o swój własny dom, z całą pewnością nie będzie potrafił troszczyć się o dom Boży, czyli o zgromadzenie chrześcijan, czyli o Kościół. Myślę, że chociaż wspomniane jest tutaj słowo biskup, ono niekoniecznie oznacza to, co dzisiaj idzie za tym pojęciem. Na pewno chodzi o przywódcę Kościoła, ale myślę, że te słowa dotyczą każdego jednego chrześcijanina. Zgodzicie się ze mną? Amen. Nie można nazywać się chrześcijaninem i nie mieć porządku we własnym domu. Nie można mówić, jestem naśladowcą Chrystusa, a nie mieć uporządkowanych spraw pierwszego kościoła, czyli własnego domu. Nie można mówić, że jest się godnym do naśladowania chrześcijaninem, który wierzy w śmierć Pana Jezusa, wierzy w Jego zmartwychwstanie, wierzy w Jego ponowne przyjście, jest solą i światłem dla tego umierającego świata, a jak przyjrzeć się u niego w domu, to on może jest solą, ale w oku własnej żony. To tak nie można absolutnie robić. Pan Jezus powiedział takie znamienne słowa. One są zapisane w Ewangelii Jana w 13 rozdziale. Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Myślę, że te słowa również najważniejszy wydźwięk mają w naszych własnych domach, w tym pierwszym kościele, wśród męża, żony, dzieci. Dzisiaj mamy błogosławieństwo Madzi. Całkiem niedawno odbył się ślub przed Bogiem w zborze Kasi i Adama. Wczoraj byliśmy świadkami ślubu, który jest uregulowaniem w państwie polskim, w Urzędzie Stanu Cywilnego. No, tworzą pierwszy kościół. Mamy męża, mamy żonę, mamy dziecko. Jak da Bóg, to więcej będzie tych dzieci. No i przyglądamy się pierwszemu kościołowi. I przyglądamy się najważniejszej rzeczy, miłości wzajemnej. Ta miłość wzajemna objawia się najbardziej, moim zdaniem, ale nie tylko moim, w wychowaniu własnych dzieci. W to, jakie będą nasze dzieci. Ja zawsze mówię, jeżeli chcę kogoś poznać, jeżeli chcę zobaczyć, jaki ktoś naprawdę jest, jeżeli chcę zobaczyć, jaki ktoś jest codziennie, to muszę spojrzeć na jego dzieci. Dzieci są zwierciadłem naszej codzienności. One obrazują. Zawsze mówię, to jaki ktoś jest, to w bardzo dużym mierze jest efektem tego, jacy są jego rodzice i w jaki sposób go wychowali. No nie jest dobrze dzisiaj pod kątem wychowania dzieci. Absolutnie nie jest dobrze. Zobaczcie, dochodzi do sytuacji, gdzie w XXI wieku coraz więcej państw, jeszcze nie Polska, ale myślę, że to są słowa jeszcze, coraz więcej państw szczyci się tym, że rodzic ma prawo w świetle prawa zabić swoje dziecko. Ci ludzie nazywają to aborcją. Ale tak naprawdę jest to
morderstwo własnego dziecka zgodne z prawem obowiązującym w jakimś tam kraju. Tak? Dochodzi do sytuacji, kiedy matka zabija własne dziecko. Ja wiem, że przeciwnicy takiej mowy zaraz poruszą argument, że czasami dochodzi do gwałtów. Tak, ja wiem, czasami dochodzi do gwałtów i ja w tej chwili nie o tym mówię. Natomiast wspomnę tylko, że w zeszłym roku Główny Urząd Statystyczny opublikował dane, 80% przeprowadzonych aborcji to nie był wynik gwałtu na kobiecie, tylko to było podejrzenie, nawet nie stwierdzenie, podejrzenie tego, że dziecko jest chore na zespół Downa. 80%. A więc normalnie mordujemy dzieci podejrzane, jakkolwiek to brzmi, o to, że są chore na zespół Downa. W książkach historycznych nazywa się to eugeniką. Pierwszym takim, który chciał zrobić to legalne, był Adolf Hitler. Ale w drugą stronę. To przyniosło niezamierzony efekt. Coraz częściej słyszę się o tym efekcie i coraz częściej w różnych krajach zaczyna to być legalne. To znaczy, tym razem dziecko zamorduje niewygodnego rodzica, chorego rodzica, starego rodzica i nazwie to eutanazją. No, on już chyba cierpi, on już chyba nie chce żyć, w związku z czym pomożemy mu odejść na tamten świat. A więc matka morduje swoje dziecko, dziecko morduje swoją matkę. Takie mamy efekty. Zajmujemy się wszystkim. Zajmujemy się pracą, zajmujemy się karierą, zajmujemy się pieniędzmi, zajmujemy się dużymi telewizorami, wielkimi samochodami, tylko przestaliśmy się zajmować dziećmi. Po prostu jako społeczeństwo przestaliśmy się zajmować dziećmi. Coraz częściej słyszę takie argumenty gdzieś przenikające rozmowy zwykłych ludzi czy jakichś publicystów, że szkoła źle wychowała. A od kiedy szkoła wychowuje dzieci? Społeczeństwo źle wychowało, ale od kiedy tak jest, że to społeczeństwo wychowuje nasze dzieci? Mnie się zawsze wydawało, tak mnie rodzice nauczyli i tak mnie Słowo Boże uczy, że to rodzice powinni wychować swoje dzieci. Nie telewizor, nie społeczeństwo, nie szkoła, tylko mama i tata powinni wychować swoim dzieciom. I coraz częściej dochodzę do wniosku, że właściwe wychowanie dziecka to nie jest zapewnienie mu wszelkich luksusów, tylko otoczenie go miłością. I między innymi po tej miłości właśnie powinni rozpoznawać nas ludzie niewierzący. Powinni mówić, tak, to są chrześcijanie. Tak, oni właściwie wychowują swoje dzieci. Zobacz, ile ciepła, ile miłości dają swojemu dziecku. No ale ten brak miłości znowu przynosi pewne niezamierzone, a może zamierzone skutki. Coraz więcej dzieci nawet w chrześcijańskich domach ucieka do świata. Coraz częściej słyszy się, że mama i tata byli tak zajęci wszystkim, a nawet kościołem, a nawet służbą w kościele. Wszystkim, tylko nie wychowaniem dziecka. I w końcu dziecko mówi, wiesz co, ja z tym wszystkim nie chcę mieć nic wspólnego. Daj ty mi święty spokój. Ja będę żył sobie tak jak ten świat. Coraz częściej dochodzi, a mówię to z doświadczenia wynikającego w pracy w służbie więziennej, że młodzi ludzie, dla mnie to są jeszcze dzieci, bardzo młodzi ludzie stają się potworami, bestiami w ludzkich skórach. Dochodzi do coraz częstszych sytuacji, gdzie ktoś bardzo młody gwałci, albo ktoś bardzo młody kogoś pobije, albo zabije za nic. Kiedy przejrzymy jego papiery, okazuje się, że za nic, po prostu nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo czemu. Pozbawieni ci ludzie są miłości i później nie potrafią funkcjonować tak, jak powinni funkcjonować. Albo druga skrajność, takie małe robociki. To często widzimy w krajach w stylu Chiny. Tak? Tam dorośli są tak zajęci wszystkim, tylko nie wychowaniem dzieci, zwłaszcza gospodarką państwową, że te dzieci są jak robociki. Powstają szkoły uśmiechania się, szkoły śmiania się. Czyli te dzieci nie potrafią się śmiać. No więc ja się zastanawiam, czy w głębi serca jeszcze są dziećmi. No bo jak dziecko może nie potrafić się śmiać?
Jak to trzeba zrobić? Szkołę, w której pokażemy, jak należy ruszyć ustami, żeby się śmiać, bo ja o tym do was mówię. Taka szkoła powstała w Chinach, bo tak to społeczeństwo jest obdarte z radości wynikającej z dzieciństwa. No i ponieważ głównie to kazanie kieruję do was, ale też do każdego rodzica, albo kogoś, kto wkrótce będzie rodzicem, albo kogoś, kto pogubił się w tym rodzicielstwie, albo do kogoś, kto zmaga się ostro z tym rodzicielstwem, jak ja, więc i do siebie kieruję to kazanie. Biblia daje nam kilka rad. Bóg, stwórca tych dzieci, Bóg, stwórca rodziny, Bóg, stwórca miłości, daje nam kilka rad przez Słowo Boże, jak wychować własne dzieci, żeby ta historia się dobrze skończyła. Inaczej mówiąc, Bóg, Adam, daje radę, jak wychować tego małego brzdąca, żeby ta historia skończyła się dobrze. Pierwszym, i od tego chcę zacząć, dla wielu to będzie nieważnym, ale ja uważam, że jest to najważniejszym obowiązkiem rodzica. To jest usilna modlitwa o własne dzieci. To jest niepopularne. Tego nie usłyszysz w świecie, w telewizji. Coraz rzadziej słyszymy to w kościele, ale usilna modlitwa rodzica jest niezwykle istotną rzeczą. W liście Jakuba w 5 rozdziale znajdujemy taki zapis. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Powiem, jak ja to praktykuję. Praktykuję to tak, że gdy cały mój dom już śpi, gdy nie wiedzą nawet, że to robię, po to, żeby właśnie nie wiedzieli, a i żebym ja wiedział, że to nie ja, tylko Pan Bóg nad tym domem. Kiedy moje dzieci śpią, ja wchodzę do ich pokoju i co wieczór powierzam je mojemu Bogu. Co wieczór proszę, żeby mój Bóg obdarzał mądrością i miłością moje dzieci. One prawdopodobnie tego nie wiedzą. Czasem się zdarza, że się przebudzą i są świadkami tej modlitwy. Ale nie pamiętam, żebym opuścił chociaż jedną noc w modlitwie o moje dzieci. I efekty tego widzę i ty również będziesz, wy będziecie również widzieć tego efekty. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Taką drugą rzeczą, o której chcę wspomnieć, ta modlitwa nie będzie działać, jeśli będzie modlitwą hipokryty. Jeśli za tą modlitwą i za tymi słowami nie pójdzie czyn. Nie można dopuścić do sytuacji, gdzie dziecko jedno słyszy, a drugie obserwuje. Gdzie dziecko słyszy o chrześcijaństwie pełnym pokoju, a tata i mama są szczępkiem nerwów i najchętniej to by się zagryźli i przy okazji zagryźli swoje dzieci. Kiedy dzieci słyszą o tym, że chrześcijaństwo jest pełne miłości, ale jedyne co widzą we własnym domu wśród mamy i taty, no to wzajemny jad i praktyczny rozpad małżeństwa, albo to małżeństwo wisi wiecznie na włosku. Słyszy o tym, że mamy szanować drugiego człowieka, a to dziecko jest świadkiem, a ten Tusk, a ten Kaczyński, a ten Miller i wymień tu dowolne nazwisko, bo to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że Słowo Boże mówi jasno i wyraźnie do nas, szanować mamy każdego człowieka, zgadzać się z nim nie musimy, ale szanować go mamy obowiązek. I na pewno nasze dzieci nie powinny być świadkami wylewania braku szacunku na drugiego człowieka, kimkolwiek on jest. Kimkolwiek on jest. Nie nauczymy w ten sposób swoich dzieci szacunku do drugiego człowieka, a zapewniam was, prędzej czy później nasze dzieci spotkają się z kimś, kto jedyne na co może liczyć, to szacunek od chrześcijan. Bo jak my go nie okażemy, to już go nikt nie okaże. Słowo Boże mówi do nas tak. Oto ty się nazywasz Żydem, polegasz na prawie, chlubisz się Bogiem, znasz Jego wolę, rozpoznajesz to, co lepsze, będąc pouczony przez prawo i uważasz się za przewodnika ślepych, za światłość tych, którzy są w ciemności, wychowawcę bezrozumnych, nauczyciela niemowląt, mając w prawie kształt wiedzy i prawdy. Ty więc, który uczysz drugiego, samego siebie,
nie uczysz? Ty, który głosisz, że nie wolno kraść, kradniesz? Ty, który mówisz, że nie wolno cudzołożyć, cudzołożysz? Ty, który się brzydzisz bożkami, dopuszczasz do świętokradztwa? Ja myślę, że ten katalog nie jest skończony. Podam takie popularne sytuacje, które na pewno nas spotykają, na pewno nas będą spotykać. Jeden już spotkałem, jeden już powiedziałem. Chcę wspomnieć jeszcze dla przykładu o sytuacji, co się tam stanie, jak z zakładu pracy wezmę z 5 śrubek, 3 nakrętki. Nic się nie stanie. Zakład pracy nie upadnie od tego, że ty weźmiesz 3 śrubki i 2 nakrętki, ale twoje dziecko będzie widzieć, że jesteś złodziejem. Bo ktoś, kto kradnie, jest złodziejem. Obojętnie, czy kradnie 1 000 000 złotych, czy 3 śrubki i 2 nakrętki. I po prostu twoje dziecko zobaczy, że nie ma nic złego w kradzieży. Najpierw 3 śrubek, potem być może jogurta w markecie, czekolady w markecie. Nie daj Bóg później czegoś większego. Cóż się stanie, jak powiem dziecku, że zrobię tak i tak, a zrobię zupełnie inaczej. Nic się wielkiego nie stanie, świat się nie zawali, ale twoje dziecko zobaczy, że jesteś kłamcą. Bo jeżeli nie dotrzymujesz słowa, jeżeli mówisz, że coś zrobisz, a później tego nie robisz, no to po prostu jesteś kłamcą. Ktoś, kto mówi jedno, a czyni drugie, jest kłamcą. Zgodzicie się ze mną? Obojętnie, czy kłamie w sprawie wielkich spraw, czy kłamie w sprawie małych spraw. Być może jest małym kłamcą, ale nadal jest kłamcą, a nasze dzieci to obserwują. Częsty taki przypadek. Ostatnio mamy samochód, nasz pierwszy samochód w życiu. Od razu moim ukochanym przyjaciołom, którzy tak lubią obserwować moją służbę, to jest tani samochód, zwykły samochód. Nie jest to żaden Mercedes, jest to Fiacik i jeździmy tym samochodem. I co nasze dziecko może zaobserwować? Nasze dziecko może zaobserwować albo rodziców, którzy tak jak wszyscy popełniają błędy na drodze, no i po prostu jakoś wśród tych błędów się zachowują, ale bo wiecie, takiego kierowcę, co dobrze, chwała Bogu, że w Polsce jeszcze nie możemy mieć broni w ręku, bo chyba by strzelali. Całkiem niedawno jechaliśmy i gdzieś tam coś tam mojej żonie nie wyszło, gdzieś tam nie zjechała, czy zjechała, jakoś, wiecie, chodzi o to, że jak trochę wolniej jedziesz, to masz zjechać na prawo, a ona nie zjechała, była na lewej stronie. No nagle się wszystkim przestało śpieszyć. Zatrzymali się, zaczęli wychodzić z auta, grozić. Przez chwilę się im tak bardzo śpieszyło. Trochę się zdziwili, jak zauważyli, że jednak moja żona sama w samochodzie nie jest. No to wsiedli do tego samochodu i pojechali z powrotem. Ale zobaczcie, co my pokazujemy własnym dzieciom. Czy my chcemy, żeby nasze dzieci tak reagowały? I już nie tylko w samochodzie, bo one tak zobaczą to w samochodzie, ale będą się tak zachowywać w przedszkolu, w szkole, a później w zakładzie pracy, jeśli nie w zakładzie poprawczym, bo do tego coraz częściej dochodzi. Mógłbym mnożyć to, ale chodzi właśnie o takie zwyczajne sytuacje. Najprawdopodobniej nie będziesz ani ty, ani ja kimś, kto będzie miał dostęp do takich nadzwyczajnych sytuacji. Ale właśnie chodzi o takie zwykłe sytuacje, o tak zwany test młotka. Wiecie, na czym polega test młotka. Prawdziwe chrześcijaństwo wychodzi przy młotku. Jak przybijasz gwoździa i nie trafisz, wtedy z ciebie wypływa, czyś ty jest chrześcijanin, czy tobie jeszcze wiele brakuje. Więc dawajmy właściwy przykład. Nie bądźmy hipokrytami. Nie róbmy jednego w kościele. Nie mówmy innym ludziom, jakie to chrześcijaństwo jest. A gdy przyjrzą się naszemu życiu, to widzą, że ono nie ma nic wspólnego z tym, co mówimy. Zwłaszcza nie róbmy tego przed swoimi dziećmi. Powiem więcej. Coś nie wychodzi, przyznaj się dziecku. Nie wyszło. Przepraszam. Bo tego nasze dzieci też muszą się nauczyć. Bo czasem w życiu coś po prostu nie wychodzi. Czasem po prostu popełnisz błąd. Czasem po prostu nie zdasz testu młotka. Możesz udawać, że to nie nastąpiło, a możesz nauczyć własnego dziecka słów przepraszam. Nie wyszło. Spróbuję jeszcze raz. Więc
Nauczmy nasze dzieci w ten sposób szacunku do innego człowieka, zwłaszcza do żony i matki, o tym chcę wspomnieć, lub do ojca i taty. Nie mogą nasze dzieci widzieć, jak ojciec nie szanuje własnej matki. Znaczy w sensie ojca własnej też, ale matki tego dziecka, swojej żony. I odwrotnie. Nie mogą nasze dzieci oglądać, jak to żona wiecznie ma pod górkę ze swoim mężem. Coś wam powiem, takie małżeństwa prędzej czy później doprowadzają do kolejnego takiego małżeństwa. Jeśli dziecko wiecznie obserwuje kłótnie w domu, to na 99,99% w jego domu będą te same kłótnie. Jeśli dziecko jest świadkiem poniżania żony przez męża, na 99,99% będzie poniżał własną żonę. I odwrotnie, jeśli jest świadkiem córka poniżania męża, raczej z tego nic dobrego nie będzie. Podejście do pracy. Tak byśmy bardzo chcieli, żeby nasze dzieci sprzątały po sobie. Chcemy tego? Ja bardzo. Żeby nie robiły takiego bałaganu, a jak już zrobią ten bałagan, to żeby na koniec zabawy wszystko poodkładały na miejsce. No kto tego nie chce? To jest odwieczne pragnienie rodzica. Bo zazwyczaj to jest tak, że wysprzątane jest mieszkanie na błysk, uruchamiasz dzieci, 5 minut, jest co robić. Po prostu jest co robić. Ale to jest nasze podejście do pracy. A jak my podchodzimy do pracy? A jak my jesteśmy w pracy? To my tak chcemy szybko, 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 szybko zrobić i niech to tam ktoś po nas dokończy, jak nie wyjdzie, przyjdzie druga zmiana, dokończy, czy jednak jesteśmy sumienni i pracowici, bo chrześcijanie tacy powinni być. Nasze podejście do Kościoła. My możemy wiele mówić w tym kraju. Wiele możemy mówić. Polska wierząca. Polska chrześcijańska. No, to przyjrzyjmy się, jak wygląda ta Polska wierząca i Polska chrześcijańska. Jaki mamy stosunek do Kościoła? I naprawdę w tej chwili nie ma znaczenia jakiego. Obojętnie, jak się mianujesz. Jaki jest twój stosunek do Kościoła? Kiedy nazywasz się chrześcijanem ewangelicznie wierzącym, na przykład członkiem Nowego Narodzenia w Tarnowskich Górach, jaki jest twój stosunek do Nowego Narodzenia w Tarnowskich Górach? Czy twoje dziecko widzi, że ty jesteś zaangażowany w życie Kościoła? No bo jak nie widzi, to nie oczekuj, że ono będzie zaangażowane w życie Kościoła. I tutaj, chociaż się doktrynalnie nie zgadzamy, taka sama uwaga do Kościoła katolickiego. Czy twoje dziecko widzi, że ty jesteś naprawdę zaangażowany? Czy też przez przypadek to nie jest tak, że modnie jest jeszcze powiedzieć, jestem wierzącym chrześcijaninem, ostatnio bardzo często wierzący, ale nie praktykujący. To znaczy? Co to jest wierzący, niepraktykujący? Ty po prostu jesteś niewierzący, jeżeli ty jesteś niepraktykujący. Bo ja jak w coś wierzę, to to praktykuję. Do modlitwy. Czy nasze dzieci widzą nas w czasie modlitwy? Czy nasze dziecko widzi ojca na kolanach, wołającego do Boga o mądrość, o pomoc, o prowadzenie domu, o wszystko. Bo Boga można prosić absolutnie o wszystko. No bo jeśli nie widzi, to co my chcemy te dzieci nauczyć? Jakiej miłości do modlitwy, jakiej praktyki miłości, jeśli nasze dzieci nie widzą nas modlących się? Nigdy. Albo widzą nas tylko w zborze, jak się modlimy, w kaplicy. No to jak się potem dziwić, że dzieci się nie modlą? Co, będziemy je bić, żeby się modliły? Dorośnie i powie, sam się nie modlisz, odczep się i będzie miał rację. Do Biblii. Twoje dziecko widzi twoje zainteresowanie Biblią. Czy widzicie z otwartym Pismem Świętym, kiedy studiujesz Słowo Boże? No ale tutaj chcę dać taką przestrogę. Wcale nie jest dobrze, jeśli dziecko cię będzie widzieć od rana do nocy na kolanach, a ty nic nie będziesz oprócz tego robił. Nie będziesz wypełniał zwykłych obowiązków wynikających z bycia mężem, ojcem przede wszystkim, jeśli mowa o dzieciach.
Z tego też nic dobrego nie będzie. Albo jeśli się będzie widziało tylko przy Biblii i ty przy tej Biblii będziesz dawał najgorszy obraz Boga, jaki możesz dać, odczep się, bo teraz studiuję Słowo Boże. No to potem tobie dziecko powie, idź sobie postudiuj Słowo Boże. Tylko, że ty będziesz studiował całe życie, a z tego studiowania nic dobrego nie przyjdzie. Więc taka trzecia rada. Spędzaj czas z dzieckiem. Proste, nie? A ile osób o tym zapomina? Po prostu spędzaj czas ze swoim dzieckiem, jak chcesz je wychować. Rozmawiaj z nim. Chodź z nim na spacery. Baw się z nim tak, jak on lubi. Proste. Proste. Amen. Ilu ludzi o tym zapomina? Ile ludzi tego nie robi, pomimo tego, że to jest takie proste, żeby spędzić czas ze swoim dzieckiem. Wskazuj mu właściwe rozwiązania. Ucz go życia. Po prostu ucz go życia. Czwarta taka rada. Ona będzie kontrowersyjna dla wielu. Nie alienizujmy własnych dzieci. I nie pozwólmy też dzieciom, żeby wychował je telewizor. Co mam na myśli? Są dwie takie skrajności, które przynoszą zgniły owoc do życia chrześcijan. Pierwszym takim zgniłym owocem to jest alienizacja dzieci. Co mam na myśli konkretnie? Konkretnie mam na myśli to, że są takie domy chrześcijańskie, potem płaczą. Są takie domy chrześcijańskie, w którym się alienizuje dzieci. To znaczy się, nie, bajki to ty, mój przyjacielu, nie zobaczysz, bo bajki to pochodzą od piekła. Żadnej bajki nie zobaczysz. Nic nie będziesz oglądał. Będziesz oglądał tylko przypowieści biblijne. Nie znam ani jednego przypadku, żeby ta historia skończyła się dobrze. Nie ma takich przykładów. Ta historia się zawsze kończy tragicznie, bo to jest alienizacja dzieci i nigdy tego Chrystus od nas nie oczekiwał. Chrystus powiedział, że mamy być solą dla świata, przyprawą, właściwą przyprawą. Bajkę można obejrzeć z dzieckiem i z tym dzieckiem o tej bajce porozmawiać i z każdej bajki, prawie każdej, mówię o bajkach, nie o horrorach, z każdej bajki można wyciągnąć coś właściwego. Podam przykład, który się naprawdę wydarzył. Jedna taka mała dziewczynka trafiła na grupę domową. To nie była wina mojej mamy, tylko jej przyjaciółek. I zachwycona była Supermanem. I przyszła i powiedziała coś tam o Supermanie. I koleżanki tej mamy powiedziały przy tym dziecku, że co ty oglądasz? Ty nie możesz dziecku pozwalać takich rzeczy oglądać. Co ty w ogóle wyprawiasz? Ty lepiej byś przypowieści biblijne puściła. No i dzisiaj to dziecko jest w świecie. Nie chce mieć nic wspólnego z Bogiem, który doprowadza do takich sytuacji. W moim domu leciał Superman. I moje dziecko wie, że ma być jak Superman. Ale żeby być jak Superman, trzeba być naśladowcą Chrystusa. Wszystko da się właściwie przedstawić. Słowo Boże jest precyzyjne i jasne w tym temacie. Mówi, dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy. Zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. To są tylko rzeczy. A to od nas zależy, co my z tymi rzeczami zrobimy. Nie ma złych telewizorów, ani dobrych telewizorów. Jest telewizor, pudełko z elektroniką. A to ode mnie i od ciebie zależy, czy ten telewizor posłuży ku dobrym celom, czy ku złym celom. Podam to na przykładzie dłoni. To są dłonie. Dobry człowiek składa je do modlitwy i do przytulenia. Zły człowiek zaciska je w pięści i bije. To są nadal tylko dłonie. Dokładnie tak jest z bajkami, dokładnie tak jest z Supermanami, dokładnie tak jest z książkami, z wszystkim tak jest. To są tylko rzeczy. A to od nas zależy, jak my te rzeczy użyjemy. Nie pozwalanie oglądania telewizji, nie pozwalanie czytania książek powoduje alienizację i ogromne problemy. Ogromne problemy. Nie dla ciebie, tylko dla twojego dziecka.
Dość mają nasze dzieci trudności wynikających z tego, że nie są katolikami, żeby jeszcze je alienizować. Żeby jeszcze inne dzieci mówiły, że to są ufolutki. Nie ma to nic wspólnego z mową naszego Pana. To niestety jest tak, że jeżeli jesteśmy solą, to możemy przesolić pewne potrawy. Przesolonej potrawy nie da się zjeść. Jest ohydna w smaku. Jak za dużo soli wsypiesz do zupy, to się tego nie da zjeść. Tak samo się nie da tej zupy zjeść, jak gdy tej soli tam nie ma. Więc nie chciałbym zostać zrozumiany w drugą stronę. Nie powiedziałem, że masz dziecku puścić telewizor i się nic nie interesować. Nie powiedziałem, że twoje dziecko ma oglądać każdą bajkę, każdy film, przeczytać każdą książkę. Powiedziałem, że to są rzeczy, a to my jesteśmy rodzicami. Podam jeszcze na przykładzie tej dziewczynki. A wystarczyło powiedzieć tej dziewczynce tak, bo mi się teraz dokładnie przypomniało, jak to było. Ona była zachwycona miłością pomiędzy Supermanem a tam tą kobietą. Wystarczyło powiedzieć, że no właśnie, taki trzeba być jak ten Clark Kent dla tej swojej Lois Lane i wtedy będzie wszystko dobrze. Wyciągnąć właściwe sedno i przekazać właściwą informację dziecku. Tylko właśnie, trzeba wiedzieć, kto to jest Clark Kent, trzeba wiedzieć, co to jest Lois Lane, żeby porozmawiać z dziećmi. Trzeba z tymi dziećmi spędzać czas. Pan Jezus mówił w przypowieściach. W przypowieściach. Dzisiejszą przypowieścią są właśnie bajki, filmy i wszystkie tego typu rzeczy. Mówmy do tych naszych dzieci zrozumiałym dla nich języku w przypowieściach. Jak dorosną, to im wyłożymy kawę na ławę. Nie pozbawiajmy dzieci dzieciństwa. Nigdzie tego Chrystus nie oczekiwał od swoich naśladowców, żeby pozbawiać dzieci dzieciństwa. Kaznodziei, 3 rozdział. Jest pora na wszystko i czas na każdą sprawę pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas smutku i czas pląsów, czas rzucania kamieni i czas zbierania kamieni, czas ucisków i czas powstrzymania się od ucisków, czas szukania i czas tracenia, czas zachowania i czas wyrzucenia, czas rozdzierania i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia, czas miłowania i czas nienawiści, czas wojny i czas pokoju. Idąc tym tokiem myślenia, jest czas na Biblię, jest czas na modlitwę, ale jest też czas na zwykłą zabawę z dzieckiem, klockami Lego i obejrzeniem z nim wspólnej bajki. Tak to ustanowił w swojej mądrości Bóg Wszechmogący i wie na pewno, co robi. Kolejna rzecz, o której chcę wspomnieć, ona również będzie dotykała tego, co pokazuje dzisiaj ten świat. W tym świecie są dwie takie metody wychowawcze. Żadna nie jest chrześcijańską metodą. Pierwsza to jest taka zbyt liberalna, dzisiaj się nazywa bezstresowym wychowaniem dziecka. Słyszeliście na pewno takie określenie. Bezstresowe wychowanie dziecka. Chwała Bogu Najwyższemu, że moje dzieci, że moi rodzice wychowali mnie w lekkim stresie. O, chwała Bogu Najwyższemu. Jak się przyglądam owocom tego bezstresowego wychowania i najgorsze jest to, że wmawia się tym ludziom w większości przypadków, ja nie mówię o każdym przypadku, ale w większości przypadków mówi się potem tym dzieciom, tym ludziom, tym dorosłym też, że wasze dziecko jest chore na ADHD. A ja patrzę na to dziecko i widzę, że to dziecko jest zwyczajnie niewychowane. Zwyczajnie niegrzeczne. Żadne ADHD. Normalnie niegrzeczne jest to dziecko. Normalnie jest niewychowane, a nie ma ADHD. Tudzież odwrotnie. Wmawia się tym rodzicom, że to dziecko jest taka, wiecie, ślamazara. Nie wiem, jak się nazywa ta choroba. Ale jest jakaś tam jednostka chorobowa już nawet na to. No a ja widzę, że to dziecko jest nienauczone życia. A nie jest żadną chorobą. Co więcej, przeczytałem i wierzę temu, że twórca tej choroby, tego ADHD, na koniec życia, na łożu śmierci, powiedział, że to wymyślił. Że to wymyślił, że nie ma takiej choroby,
Nigdy takiej choroby nie było i nigdy takiej choroby nie będzie. On to wymyślił i zrobił na tym medyczną karierę. No i ja to niestety coraz częściej widzę, że niegrzeczne dziecko zasłania się tym, nie, on nie jest niegrzeczny, on ma ADHD. A ja widzę, że to jest po prostu rojber pierwszej klasy, wychowany bezstresowo. Bezstresowo, bez stresu. Co to znaczy bez stresu? Bez umiejętności rozpoznawania w późniejszym dorosłym życiu konsekwencji swoich czynów? To jest te bez stresu? No bo do tego się to tak naprawdę doprowadza. Przecież to jest wychowanie dziecka, które sobie absolutnie nie poradzi w życiu. Absolutnie. Co on pracodawcy powie, że ma ADHD? Nie, on po prostu będzie głodny, bo go mama i tata nie nauczyli życia, zasłaniając się bezstresowym wychowaniem i mówiąc ADHD. No ale w tym świecie jest niestety skrajność w drugą stronę. Lanie bez upamiętania. Po prostu tworzenie takiego, ja nie wiem, to już chyba nie są dzieci. Ja nie wiem, czy jeszcze możemy mówić o dzieciach w tym przypadkach. On jest po prostu jak, wiecznie jak żołnierz w postawie na baczność, w postawie zasadniczej. Ale wiecznie, bo już takie sytuacje widziałem. Nic mu nie wolno. Nawet nie wolno mu być dzieckiem. Nie wolno mu się śmiać, nie wolno mu płakać, nie wolno mu coś zepsuć, nie wolno mu coś zmajstrować. No nic mu nie wolno, bo jak cokolwiek zrobi, to dostanie w głowę. Albo w pupę. No to idźmy dalej. Może w nerki. Może w żołądek. No może skatujmy. No może zakatujmy, zakopmy to dziecko. No bo gdzie jest ta granica? A jak będzie jeszcze ciut bardziej niegrzeczne, to co? To kopnę? A jak jeszcze będzie niegrzeczne? To co? Bo kończy mi się arsenał, bo ja nie potrafię na takie rzeczy wpadać. Czytałem taką, to chyba nie jest prawdziwa informacja, ale przemawiająca do mnie bardzo, taką historię, że dziecko wzięło nożyczki i porysowało tacie lakier samochodu. I tata nie wytrzymał, puściły mu nerwy i wziął te nożyczki i tymi nożyczkami mu tam poranił ręce. I jak już przyjechało pogotowie, to tata zauważył, że na tym samochodzie jest wyskrobane tymi nożyczkami. Jesteś najwspanialszym ojcem, którego kocham. Nie wiem, czy ta historia jest prawdziwa. Pewnie nie. Ale dużo jest w niej mądrości. A to jest ta druga skrajność. A teraz co mówi Słowo Boże? Słowo Boże nie będziemy tu cytować. Po prostu trzeba tą Biblię w końcu zacząć czytać. Bóg mówi o wychowaniu dzieci przez Słowo Boże, że przede wszystkim mamy te dzieci szanować. Szanować je. Rozmawiać z nimi, przebywać z nimi, dyskutować z nimi, wychowywać je, szanować je. Jest taka bardzo mądra zasada, której chcę, żebyście się nauczyli i pamiętali sobie ją do końca. Sam się jej nauczyłem i widzę jej wspaniałe efekty. Karć swoje dziecko w cztery oczy, a chwal je publicznie. To jest bardzo mądra zasada. Nikt nie lubi być zawstydzony publicznie. Nikt. Ty też nie. Ja też nie. Więc karćmy swoje dzieci w cztery oczy, rozmawiając, co się stało, ale chwalmy publicznie. Mniej zakazujmy i mniej nakazujmy, a więcej rozmawiajmy. Znowu spójrzmy na swoje chrześcijaństwo. Co jest dla nas lepszym rozwojem? Kiedy Bóg mówi nie wolno albo musisz, czy kiedy Bóg do ciebie rozsądnie mówi i tłumaczy ci pewne rzeczy i ty sam wiesz, czego nie wolno, a czego wolno. To jest ta odwieczna batalia. Co lepsze, prawo czy łaska? To jest to samo, tylko inaczej podane. I dużo lepiej mi się żyje jako chrześcijanin, kiedy Bóg ze mną obcuje, kiedy do mnie mówi, kiedy mi tłumaczy, niż gdybym nawet powiesił sobie kartkę, co mam zrobić, żeby się mojemu Bogu podobać. Więc więcej rozmawiajmy z dziećmi, mniej nakazujmy, mniej zakazujmy.
Ale jak już dochodzi do czegoś, to nauczmy się konsekwencji, unikniemy niepotrzebnych wydarzeń. Przyglądam się z niepokojem takiej sytuacji, że rodzice już nie potrafią być konsekwentni, nie umiemy nauczyć własnych dzieci konsekwencji. Dajesz karę, to ją dałeś i koniec. Dają taką, żeby ona miała swój początek i swój koniec. Bądź konsekwentny. Dajesz nagrodę, to ją daj. Opracuj jakiś system nagradzania i karania i się go trzymaj, żeby twoje dziecko czuło w domu stabilizację. To jest znowu tak jak w dorosłym życiu. Wyobrażasz sobie pracować w miejscu, w którym nie wiadomo, jaki jest system kar i nagród? Zależy on, nie wiem, od humoru pracodawcy. Dzisiaj tak, jutro inaczej, pojutrze jeszcze w trzeci sposób. No to właśnie, nie róbmy tego w domach. Miejmy jakiś normalny system i bądźmy w tym systemie konsekwentni. No i tutaj chcę to wyraźnie powiedzieć. Nigdzie Biblia nie mówi, a przynajmniej nie w wersecie tak często cytowanym, specjalnie go nie przytoczę, żeby sobie znaleźć tutaj cały kontekst. Nigdzie Biblia nie mówi, że mamy dzieci bić. Nigdzie tak Biblia nie mówi. Mówię to z pełną świadomością, łącznie z wersetem o rózgą. Przeczytajmy sobie w domu kontekst całej tego rozdziału. Ja w ogóle tego nie rozumiem. Jak można kogoś bić na sucho? No chodź, ja ty teraz klepnę ci. Boś tam, no rozrabiałeś, Adam, jakiś czas temu. To chodź teraz tu sklepie. No dokładnie, przecież to robimy. Zresztą na sucho, tak? No jeszcze gorzej, złości. O, w złości to trzeba bardzo uważać, bo jak ręka trochę zjedzie, no to może dojść do tragedii. Może dojść do mocnej tragedii. Ale nie powiedziałem, że nie można nigdy dać klapsa, bo to jest druga skrajność. Nie powiedziałem, że czasem nie trzeba tego klapsa dać. Czasem trzeba, ale naszym sukcesem jest, im jest mniej tych klapsów w życiu. Bo coś ci powiem. Mówię to z pełną świadomością jako ojciec. Każdy klaps jest moją porażką. To jest moja porażka, kiedy ja muszę już klapsa dać, żeby dziecko coś zrozumiało. To znaczy, że zawiodła moja rozmowa, zawiodło moje wychowanie, zawiodło mój system kar i nagród, zawiodła moja konsekwencja, nie mam już innej możliwości, wyczerpałem wszelki katalog i muszę dać klapsa. Zdarza mi się to, ale im więcej rozumiem, że to jest moja porażka, tym rzadziej mi się to zdarza. Klaps jest moją porażką, nie porażką mojego dziecka. Efezjan 6 rozdział. Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, bo jest to sprawiedliwe. Czcij swego ojca i matkę. To jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności i w napominaniu Pana. Inaczej mówiąc, znowu wszystko to, co powiedziałem. Szanuj żonę, szanuj męża i szanuj swoje dziecko. Mało tego, czci te piętro wyżej, czyli mamę i tatę. I ktoś powie, dobra, ale moi rodzice są niewierzący. Moi też. A mimo tego, szanuję ich z całych sił. A mimo tego, zawsze mogą na mnie liczyć. Bo to ja jestem solą i ja jestem światłem. Tak się wyraził Pan, w którego ja wierzę. A więc ja ich szanuję, kocham i będę to robił. Nawet gdy oni nie rozumią mojej wiary i mojego wyznania, są moimi rodzicami, zawdzięczam im życie. Więc ich będę szanował i czcił, bo to jest obietnica w Słowie Bożym i mój obowiązek. Bo chcę, żeby w przyszłości moje dzieci mnie szanowały. Moi rodzice, chociaż niewierzący, przebierali mnie, kąpali mnie, wychowali mnie. A mało tego, po części to, że ja jestem wierzący, jest efektem mojego domu. Oni tego nie rozumią, ale to ja jestem solą
i ja jestem światłem dla tego świata. Tak się wyraził Pan, w którego ja wierzę. Oni nie. Więc ja muszę się przejąć tymi słowami. Oni nie. Ostatnia taka rada. Patrzmy na to, z kim przystaje nasze dziecko. Ja naprawdę mówię proste rzeczy, ale jak się przyjrzycie trochę, one coraz częściej zawodzą. Patrzmy na to, z kim się bawi nasze dziecko, z kim przebywa nasze dziecko, jakich ma kolegów, jakie ma koleżanki, jakich ma przyjaciół. Bo z kim przystajesz, taki się stajesz i nic z tym nie zrobimy. Jeśli nie wiesz, może kogoś zaboleć, ale trudno, jeśli nie wiesz, kim są przyjaciele twojego dziecka, ty w ogóle go nie wychowujesz. W ogóle. Jeśli nie potrafisz wymienić imion kolegów swojego dziecka, ty tego dziecka po prostu nie wychowujesz. Albo z nim nie rozmawiasz, albo z nim nie przebywasz, albo masz go gdzieś. Jeśli ty nie potrafisz powiedzieć, z kim się bawi twoje dziecko, w co się bawią i jak się bawią. Całkiem niedawno była afera, taka afera, chyba 17-latka w końcu powiesiła, z tego co kojarzę. Gdzieś tam w jakiejś szkole bawili się no, w obrzydliwą zabawę. Nazwali to w tej telewizji słoneczkiem. Nie będę wam mówił, co dokładnie robili. Chodziło o seksualne zabawy. Małolaci się, nic nie rozumią. Nikt im nie powiedział, nikt im nie wytłumaczył. Gdzieś znowu wszystko zawiodło. No i pobawili się tak, jak nie powinni się pobawić. Wyszło to gdzieś na zewnątrz. Wszystko padło na to dziecko i to dziecko się powiesiło. Nie, to jest wina rodziców, nie tego dziecka. To jest wina rodziców, wychowania tego dziecka. Po pierwsze, ci rodzice nie wiedzieli, z kim i gdzie dziecko jest. Po drugie, nie wiedzieli, co za pomysły mają ci młodzi ludzie. Coś zawiodło i to nie było to dziecko. Ktoś zawiódł i to nie była ta dziewczynka. Chcę to powtórzyć jeszcze raz, niech się to szerokim echem rozbije. Jeśli nie wiesz, jak się nazywają znajomi twojego dziecka, to znaczy, że nie wychowujesz własnego dziecka. A wiem, że coraz częściej się tak przytrafia. Kto przystaje z mądrym, będzie mądry. A towarzysz głupców będzie zniszczony. Nieszczęście ściga grzeszników, a sprawiedliwych Bóg nagrodzi dobrem. No oczywiście, że tak. No znowu, precyzyjna myśl stwórcy człowieka. Z kim przystajesz, takim się stajesz. Tak mówi ten świat, a Pan Bóg mówi, kto przystaje z mądrym, będzie mądry, a towarzysz głupców będzie zniszczony. Zainteresujmy się tym, gdzie są i z kim są nasze dzieci. Nie ma nic złego w tym, że rodzic dobiera znajomych dziecku. A kto to ma robić, jak nie rodzic? No kto ma decydować o tym, z kim się bawi moje dziecko, jak nie ja? Kto ma wychować te dzieci, jeśli nie ja i nie ty? A naprawdę jest bardzo źle. Włączyłem ostatnio do obiadu telewizję, ten popularny program, a powiem go, TVN. I leciały tam takie różne seriale. Szkoła jedna się nazywa. Oglądam i w głowie się nie mieści. W głowie się nie mieści. A wiem na pewno, że nie jest tak w szkole, jak pokazują w tej telewizji. Przecież chodziłem do szkoły. I to nie do jednej. Chodziłem do podstawówki, do szkoły średniej, chodziłem na studia. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Nigdy. No ale... Potem rozmawiam z córką. No i dochodzę do wniosku, że to jest wzajemnie nakręcająca się spirala. One widzą w telewizji obraz szkoły, której nie ma i ta szkoła powoli się staje taką szkołą, jak w tej telewizji. Bo im się wydaje, że to jest normalne. No więc to jest naszym zadaniem. Powiedzieć tym dzieciom, że to nie jest normalne. Nigdy nie było normalne i nigdy normalne nie będzie. To, co pokazują w telewizji. My naprawdę zwróćmy uwagę na to, z kim przystają nasze dzieci i co oglądają nasze dzieci. Spędzajmy z dziećmi czas, bo zgubimy najważniejszą rzecz w życiu. Po prostu najważniejszą rzecz w życiu. No i ostatnia rada.
po pauzie, żebyś dobrze zapamiętał, bo ta kierowana do Ciebie, bo dzisiaj będziemy błogosławić Twoje dziecko i do Kasi, bo Wasze dziecko będziemy błogosławić. Kochaj. Po prostu kochaj. To jest słowo klucz. Po prostu kochaj. I jeszcze raz Ci to powiem. Po prostu kochaj to dziecko. Kochaj je z całych sił. Walcz z każdym o nie. Nawet z diabłem. Po prostu kochaj. Bo to, że dostałeś dziecko, to, że masz prawo wychować dziecko, to, że możesz patrzeć, jak to dziecko najpierw na czworaka, a potem na prostych nogach. Najpierw mama, tata, a potem pełne zdania. To jest wielki zaszczyt od Boga, a nie kara. Więc kochajcie własne dziecko z całych sił, bo większego daru od Boga nie ma, jak krew z krwi, kość z kości, czym są nasze dzieci. I wtedy wszystko będzie dobrze. Niech dobry Bóg błogosławi. Amen.